Cześć, w tym filmie powiem na temat indeksu glikemicznego i o tym, czy warto, czy nie warto na niego zwracać uwagę. Zapraszam. Daję mnóstwo skutecznych i praktycznych porad, więc subskrybuj mój kanał i naciśnij dzwonek, by być na bieżąco z kolejnymi ważnymi nagraniami. A jeżeli chcesz wygrać mojego e-booka, wystarczy oprócz subskrybowania mojego kanału, polubić ten film i napisać w komentarzu, co Ci się w nim podobało lub o czym mógłbym nagrać następnym razem. A więc tak, po kolei. Indeks glikemiczny to jest taka klasyfikacja produktów żywnościowych na podstawie ich wpływu na poziom glukozy we krwi. Czy mamy produkty z wysokim indeksem glikemicznym, na przykład takie jak biała bułka, i ona ma wysoki indeks, czyli bardzo dynamicznie podnosi poziom cukru we krwi. I mamy takie produkty jak na przykład warzywa, większość warzyw, i one mają zwykle niski indeks glikemiczny. I one wtedy podnoszą poziom cukru bardzo niewiele. Teraz tak, jeżeli mam samochód, który ma pełny bak paliwa, i ja zaczynam do tego baku wlewać paliwo szybko, to paliwo będzie się wylewało z niego szybko. Jeżeli wlewam to paliwo wolno, to paliwo będzie się wylewało wolno. Do czego zmierzam? Do tego, że jeżeli ktoś ma zbyt dużo cukru we krwi, ale dalej go spożywa, to prędzej czy później, czyli szybciej lub wolniej, i tak się wchłonie. I tak ten cukier, który spożywasz, i tak się wchłonie. I to jest problem, i to jest tak bardzo logiczne, a tak bardzo nawet niezrozumiane przez większość społeczeństwa, że postanowiłem nagrać to wideo, żeby to po raz kolejny wyjaśnić. Jeżeli masz zbyt dużo cukru we krwi, to rozwiązaniem nie jest spożywanie dalej tego cukru, tylko takiego, który wchłonie się wolniej, tylko zmniejszenie ilości spożywania cukru. Czyli zamiast jeść posiłki co 3 godziny i w każdym cukier, zacznij jeść mniej posiłków i na przykład w jednym lub dwóch posiłkach cukier. W zależności od tego, co chcesz osiągnąć i jaki typ diety preferujesz. Czyli jeszcze raz, żeby to wyjaśnić, jeżeli ktoś spożywa produkty z niskim indeksem glikemicznym, to ten cukier wchłania się wolniej, fajnie, ale on tak się wchłonie. Prędzej czy później i tak się wchłonie. Jeżeli masz cukru za dużo w organizmie, że masz zbyt wysoki poziom cukru we krwi, no to musisz przestać jeść tyle cukru. Tyle na dziś ode mnie. Mam nadzieję, że to wideo sporo rozjaśniło. Jeżeli uważasz, że możesz komuś przydać, bardzo proszę, udostępnij je. Jeżeli masz do mnie pytanie, zostaw komentarz, napisz wiadomość prywatną, ja tobie bardzo chętnie pomogę. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!